Tradycyjnym miesiącem trzeźwości jest sierpień i ustanowiony nim został już w 1984 roku. Wieleśni natomiast w deszczowej pogodzie, ale we wspaniałych nastrojach obchodzimy Dzień Trzeźwości. Pani Wójt, Dni Trzeźwości w gminie Jeleśnie organizowane po raz szósty i postanowiła Pani kontynuować tą wspaniałą tradycję. Tak, proszę Państwa, no nie ma lepszej rzeczy, jak zapobiegać profilaktycznie, żeby pomóc ludziom, którzy mają problemy, uniknąć uzależnienia, bo szczególnie to o to chodzi. To mamy na celu. Nasza Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje to już szósty raz i będę to robiła. Proszę Państwa, każdy ma prawo do popełniania błędów. Błędy są wpisane w nasze życie, ale jak już mamy jakiś problem poważny, to fajnie jest, jak ktoś nam udziela pomocy, jak wiemy, że możemy naliczyć na wsparcie rodziny czy takiej komisji. A jak będzie zorganizowany dzisiejszy dzień, bo powoli zaczyna zapełniać się plac przed urzędem gminy i z tego, co widzimy, czeka nas mnóstwo atrakcji. Oczywiście, proszę Państwa, tutaj mamy, jak widać, zjeżdżalnie, mamy też przewoźne takie koło astronomiczne, możemy schować się, jak będzie padać, pod namioty czy do środka wewnątrz urzędu gminy. Mamy pyszne ciasta, kiełbaski, to już tradycyjnie, watę cukrową, którą dzieci uwielbiają. Jedną z ogromnych atrakcji przeznaczonych dla dzieci przede wszystkim podczas dzisiejszego dnia jest możliwość przymierzenia stroju astronauty. Dokładnie. To jest taka atrakcja, którą realizuje nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Polaris OPP z Sopotni Wielkiej, gdzie mamy, mało kto wie, jedyną w Polsce stację kosmiczną. Jest to model wnętrza stacji, zbudowany również przez młodzież i co ciekawe odwiedzony przez astronautę podpułkownika George'a Zamkę, oczywiście z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. No i właśnie z tego tytułu udało nam się otrzymać takie właśnie stroje astronautów, które tutaj uczestnicy mogą przebrać i poczuć się troszeczkę jak eksploratorzy obcych planet. Jakie jest przesłanie dzisiejszego dnia? To alternatywne spędzanie wolnego czasu, proszę Państwa. Pokazujemy, gdzie można spędzać wolny czas i w jaki sposób. Ale ten namiot również robi wrażenie, ten, w którym się w tej chwili znajdujemy? To jest rzeczywiście kawałek naszej bazy marsjańskiej, jeden tylko z modułów, bo tak naprawdę ta pneumatyczna baza marsjańska to jest aż cztery takie główne namioty. Tu na dwóch stolikach obok mamy świeżutką atrakcję z naszego stowarzyszenia we współpracy z fundacją satelitarną Polarisu, gdzie między innymi realizujemy podstawy kodowania. Otóż zajmujemy się tutaj między innymi ozobotami. To są takie maleńkie robociki, dzięki którym można poczuć się właśnie jak taki prawdziwy informatyk, no w pewnym stopniu, który koduje programy i też między innymi aplikacje właśnie do lotów na przykład kosmicznych, dajmy na to na Marsa. No i w tym momencie trzeba opracować tak, żeby pojechał on w odpowiedniej kolejności albo na przykład odkrył konkretne planety zgodnie z Układem Słonecznym. Ewa Jeremicz, Beskid Life.